Witam, witam w kolejnej aktualizacji serwisowej, ale konkretnie poświęconej ciągnikowi, który mamy prawie skończony, no ale prawie robi wielką różnicę. Dlaczego, to za chwilę się dowiecie. Powiem Wam też aktualizację 6310 z rozwalonym silnikiem, a więc zaczynamy i przypominam o narzędziu do filtrów. Go! Przelećmy sobie tutaj ciągnik. Słuchajcie, zmienił położenie, tak jak wiecie, bo stał dokładnie w tym miejscu. Małe przemeblowanie na warsztacie, dlatego że pewne prace nam schodzą, a inne będą musiały wejść. I teraz tak, silnik mamy, słuchajcie, wyczyszczony, praktycznie już cały, przygotowany do składania, czekamy zawałem i możemy przystępować do składania. Dzwoniłem też dzisiaj do pana od Głowic. Głowica będzie najpóźniej w piątek. Zobaczcie. Tak wygląda blok, no już nie przypomina tego, co wtedy. Też tu te wałki, które widzieliście, balansera, to właśnie one tutaj są w tych miejscach. One też pojechały do sprawdzenia. Tutaj miejsce po wałku rozrządu. Też pojechał do, nie pojechał do sprawdzenia, wałek akurat jest na miejscu. Jeśli chodzi o zakres prac, to słuchajcie, nowa pompa oleju, bo praktycznie zatarta, to wiecie o tym. Nowa turbosprężarka, wszystkie nowe panewki, tulejki, uszczelki, zestawy naprawcze, plus zrobiona głowica. Wtryski to na 99% do wymiany i czekamy. Jutro będziemy wiedzieć, co jest z pompą wtryskową, czy ona może tak iść, czy jednak ją będziemy też regenerować. A dla tych, którzy nas tam bardzo podziwiali za to, że naprawiamy i rozbieramy brudny ciągnik, to tutaj macie teraz ładnie aktualizację. Proszę bardzo. Przy okazji, jak ciągnik wpychaliśmy na halę, to no coś tam żeśmy zrobili dodatkowo. Nie było tak. Znaczy tak mi się wydaje, że nie było. Słuchajcie, tu mamy jeszcze takie dodatkowe prace do zrobienia, a mianowicie musimy, to z tego co pamiętacie, zrobić zawieszenie przedniej osi. Z dodatkowych rzeczy mamy tutaj do zrobienia pedał sprzęgła, tam ciężko chodzi, strasznie prawdopodobnie coś się dzieje, słuchajcie, z linką. Jeszcze jakby mało tego było, właściciel poprosił nas, żebyśmy zajrzeli, słuchajcie, do przystawki przedniego napędu, z której to przystawki leci nam olej, także no tu też będą prace pod spodem. Musimy zrobić dodatkowo przednią lewą zwolnicę, chyba z tego co kojarzę, tam też mamy coś nie tak. Chyba mamy zwyciek oleju, z tego co kojarzę, dokładnie. Cały przegląd filtrowo-olejowy, no przy okazji jakby tego, że w silniku robimy remont, więc to już pominiemy. Napęd wentylatora sprawdzimy też klientowi i to by, słuchajcie, było. Wrócę z aktualizacją, ale tu na pewno cały czas będziemy kontynuować pracę, dlatego że jak tylko części się pojawią do silnika, to od razu będziemy mogli go składać, a te prace tutaj już będziemy mieli albo zrobione, albo mocno popchnięte do przodu, tak żeby ten ciągnik też tu nie stał miesiącami, bo też nie o to chodzi. Dobra, to byśmy mieli tyle, jeśli chodzi o 6310. Auto Power, właśnie dzisiaj przyjechały części, mamy poniedziałek, także jutro, najpóźniej pojutrze przystępujemy do składania skrzyni biegów. I tu też na pewno wypatrujcie aktualizacji, bo one się pojawią. 6630, zjeżdżają się części, tak jak widzicie, duże kartony. Też zaczynamy tutaj sobie powoli działać z nim. Tu akurat, że tak powiem, klient no, z grubsza ma w polu porobione, a zajmować się tym akurat będzie tutaj pracownik, który u nas jakby robi w tym momencie sobie na pół etatu i on jakby tu będzie sobie go przezbrajał, no ale bardzo podgania roboty w weekendy, także tu też będą kolejne aktualizacje i będzie się zmieniało. Ten obrazek, który widzicie, będzie się zmieniał, będzie nabierał kształtów i wyglądów, co też myślę, że będzie mnie cieszyć. Ale słuchajcie, nie ma to jak pomidory Janos. To jest marka sama w sobie, słuchajcie. Tu oczywiście jest reklama za darmo, ale to są pomidory. Co ma to wspólnego z naprawą ciągnika? Chyba nic. Ale głównym bohaterem tego odcinka jest 7810. Pozdrawiamy cię, Sebastianie, jeżeli nas oglądasz. I w ogóle muszę tutaj pochwalić właściciela, bo naprawdę ciągnik zadbany. Są pewne tutaj rzeczy, na które może nie miał wpływu. Gdyby ktoś miał jakieś używane butniki od tego typu ciągnika, to Sebastian chętnie kupi takie butniki.
bo faktycznie no, zrobiły się gdzieś tam dziury. Pewnie dostały nawozu gdzieś tam za dawna i niestety, ale brakuje ich tam trochę, ale przecież ostatecznie można też to wyspawać i ładnie zrobić. Także jakby ktoś miał to, to z chęcią na pewno taki biznes Sebastian z Wami zrobi. Natomiast no, chciałem tutaj troszeczkę powiedzieć o tym, co udało nam się zrobić w tym ciągniku, bo faktycznie trafił do nas, jak już pamiętacie, z niedziałającym zakresem A i B. Stało się to nagle. To pewnie Wam przeleci przed ekranem. Pęknięty wałek od PowerQuada, od skrzyni pośredniej, od 7810. On tak powinien być ten wałek. Trochę więcej, to powinien być w całości. Przepołowił się na pół, niestety. Niedziałający zakres A i B to była główna wizyta tego ciągnika, natomiast jakby sam klient gdzieś tam przymierzał się dać do nas ten ciągnik na przejrzenie, na porobienie pewnych rzeczy typu właśnie zawieszenie czy tylny podnośnik, no ale że stało się jak się stało, no to ciągnik trafił do nas już na końcu sierpnia i musieliśmy tutaj, że tak powiem, dokonać przede wszystkim tej naprawy tego niedziałającego zakresu A i B. Mnóstwo pracy, bo jak wiecie, no przy siódemce nie da się przechylić kabiny, tak jak przy widocznej na zdjęciu serii 6000 między innymi. Niestety tutaj trzeba było ciągnik rozjechać, no i zeszło się na to troszeczkę czasu, a to są niestety też godziny. No i tutaj między innymi właśnie skrzynia mechaniczna. Nie musieliśmy tykać PowerQuada, dlatego że PowerQuad był już robiony przy tym ciągniku. Dodatkowo przejrzeliśmy przystawkę, no tam pamiętacie, okazało się, że bardzo kiepskie były już taśmy od hamulca elektrycznego, ale to niestety wygenerowało dodatkowe koszty, ale za to nie trzeba było wymieniać ani tarczek, ani innych elementów tej przystawki, co też z drugiej strony zaoszczędziło kosztów. Natomiast tutaj takim drugim głównym zadaniem po skrzyni mechanicznej było właśnie zrobienie całego, kompletnego podnośnika od A do Z. I to już jest któryś z takich ciągników, który w ten sposób robimy. Faktycznie te podnośniki są w tych ciągnikach od nowości i zrobiły już kilkanaście tysięcy godzin, niektóre kilkadziesiąt. No i niestety no, proszą się o zrobienie, jeżeli mają dalej pracować z jakąś większą dokładnością, no bo niestety przy tak zużytych podnośnikach o dokładności nie ma co mówić. Pokażę Wam z grubsza podnośnik, zrobimy zbliżenie, tak żebyście widzieli, co się dokładniej na tą naprawę tutaj składa. Nowe ramiona, widzieliście to zresztą chyba na poprzednim filmie, ale powtórzę, wytulejowany plecak podnośnika, dlatego że tam brakowało materiału, ponieważ no, zniknęła nam chyba prawa, z tego co pamiętam, tuleja. Tutaj przy lewej też nie było za ciekawie, także jest to zrobione na fabrykę. Tulejki w siłownikach, z tego co kojarzę, górne, nowe, sworznie, z tego co kojarzę chyba na dole, chociaż tutaj mogę się mylić. Dolny wał ciągu, słuchajcie, cały, kompletny, z przyspawanymi końcówkami, to też jakby też już temat któryś z rzędu. Oczywiście nowy olej w hydraulice, nowe filtry, dodają specjalne życzenie oryginał, także też spełniamy niecodzienne prośby, bo jakby większość montujemy zamienników, jeżeli nie ma jakichś zastrzeżeń. No tu akurat Sebastian mówi, że razi go pomarańczowy kolor, w przypadku tutaj, że tak powiem, pewnych filtrów, chociaż na samej obudowie, zobaczcie, co widać, logo tegoż to właśnie pomarańczowego filtra, tak, no ale mamy ładnie czarny, fajnie to pasuje. Dodatkowo, słuchajcie, czemu ten ciągnik jeszcze nie wyjechał? No mamy tutaj taką niecodzienną usterkę i tutaj chciałbym na to poświęcić minutę, dwie, dlatego że ciągniki serii 7 chorują, że tak powiem, na te organy, a są to sekcje SCV. Tutaj po prostu są straszne wycieki z tych sekcji, tu się zużywają pewne elementy w nich, sterownicze, za które, że tak powiem, pociąga linka. No i niestety mamy tutaj poważne wycieki i tutaj w tym przypadku wyciek jest z drugiej i czwartej sekcji, ale że Sebastian nie używa czwartej jako taką, ona jeszcze nie jest taka tragiczna, ale używa drugiej, a ta jest w stanie agonalnym. I tutaj no właśnie przyjechały części, nie jest to tanie, dlatego że trzeba kupić taki zestaw i plus dodatkowo pewne elementy. Około 1000 zł to kosztuje, ale no chcemy tutaj zrobić próbę. Mamy dwie za sobą, to nie do końca udane, ale też tam nie wszystko było wymienione i prawdopodobnie będziemy do tego wracać. Jeżeli tu nam się uda rozwiązać ten problem, to też będziemy wiedzieli, z czym wrócić do dwóch poprzednich ciągników. Tak, mamy dwie nieudane, także żeby nie było, że wszystko nam się udaje. I to musimy dokończyć tutaj. I to też wyszło jakby na samym końcu przy kalibracjach, gdzie był olej grzany do kalibracji skrzyni czy podnośnika. Niestety tutaj szło wymuszone ciśnienie, a że sprawdzaliśmy po kolei
każdy, że tak powiem, każdą parę pod względem też szczelności szybko złączy, no to tam zauważyliśmy po prostu przy dużym wydatku, przy dużym, że tak powiem, ciśnieniu, oporze, no wyciek, no i niestety decyzja klienta, że robimy tą jedną. I to jest jedna z niespodzianek, która wynikła. Natomiast drugą niespodzianką, słuchajcie, jest niestety siłownik skrętu. To też wyszło na przeglądzie tym P50 naszym. No nie było tego, a tutaj tu mamy naszą niespodziankę, widzicie? Zaczyna nam się pocić siłownik od skrętu, tu już całe mokre, także za chwilę byłby, że tak powiem, wyciek. No niestety to nam uniemożliwia, to jest jedna z przyczyn, która nam uniemożliwiła wydanie tego ciągnika. No ale na szczęście uszczelniacze mamy na miejscu, także możemy działać. Z rana będzie to od razu naprawiane. No i wszystko by było ładnie, pięknie, ale niestety, no o ile uszczelniacze były, jak słyszeliście, na miejscu, tak, niestety nie było tych części do tej sekcji, musieliśmy za tym czekać. I to niestety nastręcza dodatkowych dni postoju, tym bardziej, jeżeli się na to nakładają jakieś święta, tak jak teraz, 11, no niestety wydłuża nam się to kolejne dni i to jest taka rzecz, z którą chyba się w serwisie po prostu nie wygra, tak, no nigdy nie będzie idealnie. Dodatkowo przy ciągniku zrobiliśmy zawieszenie i tutaj jest nietypowa operacja, dlatego że podpory przy tym ciągniku nie robiliśmy, czyli tamtego trzeciego punktu zawieszenia, tylko robiliśmy przód na kołkach rozprężnych, na tych już znanych wam. Kość została ta sama, trzeba było przebić łożyska, z tego co kojarzę, i działa to, nie puka, także jest sukces. Dodatkowo wymiana olejów w przednim moście i w zwolnicach, to też musiało być. Z dodatkowych rzeczy, słuchajcie, tak jak kojarzycie, już były naprawione wtryskiwacze i wyregulowane zawory. Olej w silniku zostawiony, dlatego że ma raptem tam, nie wiem, 20 czy 30 godzin. I jeszcze jedną z takich niespodzianek, którą mamy już za sobą, był niedziałający tutaj pod kabiną wentylator, który nam ciągnie tutaj powietrze przez wstępny filtr powietrza. To też tak wyszło na końcu, gdzie jakby mieliśmy do najrzenia klimatyzację, te nawiewy wszystkie, bo faktycznie klient tutaj mówi, że tak słabo to wszystko działa, a faktycznie słabo działało, bo nie działał ten wentylator wstępny. No i niestety, ale trzeba było to też zrobić. No sam wentylator 1000 zł, no i to jakby też dało dodatkowy koszt, żeby nie było tak lekko. I to by było prawie koniec, ale powiem wam jeszcze, co mi się podoba w tym ciągniku. Są trzy rzeczy. Pierwsza to oświetlenie autorskie. Klient sobie sam je skonfigurował, sam podłączał, wymieniał praktycznie wszystkie lampy robocze, z tego co kojarzę. Widzicie teraz po zbliżeniu na fotach wrzuconych przez Tomka. Druga rzecz to posłuchajcie sami. Trzeciej też posłuchajcie. No i generalnie ciągnik bardzo zadbany. Tak jak już mówiłem, miał obiekt to błotniki, albo wiedział o takich błotnikach ładnych. Dawajcie znać, połączymy was ze Sebastianem. Być może będzie jakiś deal, bo Sebastian chciałby bardzo chętnie te błotniki sobie wymienić na takie bez dziur, bo trochę to szpeci. A ostatecznie mówi, że no, zrobi jakoś blacharsko. Też będzie to wyglądać. Dobra, słuchajcie, ale żeby nie było jeszcze tak super ciekawie, to wam powiem, że przed halą mamy równie piękny ciągnik, identyczny, chyba 77-10 z tego co kojarzę. No, przepiękna sztuka, naprawdę. Chyba wam nagram co nieco o tym ciągniku, bo naprawdę jest co pokazać, a oczekuję właśnie na przegląd i naprawę ewentualną. Dobra, myślę, że to wszystko. 8330 też będzie aktualizacja. Dzisiaj przyjechała oś stulejowania. Wszystko ładnie zrobione, tak jak powinno być. I z tym do was wrócę. A tymczasem pozdrawiam was z Dominowa. Cześć.